Pierwszy mecz ćwierćfinałowy. Zmierzą się w nim zawodnicy Consalnetu Warszawa. Mateusz Śniegocki po lewej stronie monitora i Wojciech Szewczyk po prawej. Wojciech borykał się z pewnymi problemami w meczu, który mieliśmy przyjemność oglądać. Jednak jest w ćwierćfinale. Chyba wszystko, co złe w tym turnieju już za nim. Za chwilę powiem Państwu, w jakich okolicznościach Wojtek trafił do tej fazy turnieju, a trafił pokonując Radosława Babicę 6-3. Także zgrając tak, jak zagrał w swoim pierwszym meczu z Pawłem Kaczmarkiem, na pewno nie udałoby mu się osiągnąć tak korzystnego rezultatu. Mateusz Śniegocki natomiast w pierwszej rundzie pokonał 6-1 Dominika Zająca, by potem po pasjonującej końcówce 6-5 pokonać Jerzego Regiellego. Tym samym obaj zawodnicy zagrają w ćwierćfinale. Inne pary ćwierćfinałowe tworzą Wojciech Trajdos i Michał Lichodziejewski. Po sali nosi się pewien pomruk, że to powrót Lichodziejewskiego do rywalizacji o najwyższe cele. Życzymy tego serdecznie Michałowi. Kolejna para, Marek Kudlik i Mieszko Fortuński. Mieszko, który zrobi wszystko, by jak najwyżej zajść w tym turnieju. Ma szansę bowiem objąć fotel lidera w rankingu Grand Prix Polski oraz Grand Prix Best of the East. Musi jednak dojść do finału, najlepiej wygrać. Ostatnia para ćwierćfinałowa to pojedynek Karola Skowerskiego z Krystianem Ćwikłą. Krystian Ćwikła wyrasta nam tutaj na objawienie tego turnieju. Tymczasem na stole telewizyjnym Mateusz wciąż w grze, to on wygrał warko rozbicie. Teraz po kombinacji ma jedynkę w wózie. Ma układ, który na pewno jest w stanie skończyć. Zastanawia się jednak chwilę nad tą bilą. On jak nikt inny wie, że takie bile w wózach bywają zdradliwe. Ciężko z nich pozycjonować wbrew pozorom. Zobaczymy, jaki wariant wybierze Śniegocki. Kadrowicz, uczestnik Mistrzostw Europy, które już wkrótce w Słowenii. Bardzo dobrze wychodzi na bilę numer 2. Nie wiem, czy zakładał taki kontakt z piątką. Na pewno ten kontakt jednak mu posłużył. Wydaje się, że nic nie może złego spotkać w tej partii Mateusza Śniegockiego. Teraz świetnie zbilansował lewą boczną rotację. Wychodzi na wprost trójki. No, wydaje się to bardzo dobrą pozycją, wziąwszy pod uwagę, że idealna pozycja do piątki to nieco wyżej biała umiejscowiona niż w tej chwili, czyli delikatne cofnięcie przed nami. Właśnie takie jak to, które wykonał Mateusz Śniegocki, ma idealny kąt, by zagrywając nieco poniżej środka białej bili posłać białą kulę poniżej, w okolice dolnej bandy. Troszeczkę chyba uciekła ta biała, no nie ma oczywiście problemu żadnego, nie ma żadnej sensacji. No mógłby być nieco większy kąt na tej szóstce, to na pewno. Kolejna kula to bila numer 7, także dolna rotacja przede wszystkim w tym wydaniu, chyba że wykorzystanie dwóch band przy użyciu mocnej górnej. Właśnie tak, jak zrobił to Mateusz, no i idealnie wypracowuje pozycję do bili numer 7, teraz cofnięcie 9, cofnięcie 10, tak to powinno moim zdaniem wyglądać. Jest już na bili numer 9, dwie kule przed nim od otwarcia wyniku tego spotkania. Mateusz, jak widzę, decyduje się chyba grać jednak z górną rotacją. On na pewno wie, co jest najlepsze do korzystnego pozycjonowania. Jest na bili numer 10. To bila numer 10 oddalona nieco od miejsca, w którym spoczywa standardowo. Ale ten strzał na pewno trudny nie jest. Mamy partię z kija, mamy 1-0. Sponsorem relacji jest Consalnet, kompleksowa ochrona osób i mienia.
Partia numer dwa przed nami, otworzy ją Wojciech Szewczyk, który jeżeli myśli o nawiązaniu walki z wychowankiem Hadesu Warszawa, myślę tu o Śniegockim, powinien zrobić ze swoim rozbiciem to, co przed chwilą zrobił Mateusz, a więc wykorzystać je w 100% bez pomyłki, kończąc układ. Czy to rozbicie da mu szansę na takie właśnie rozstrzygnięcie? Chyba nie, chyba nic nie wpadło do łzy. Zobaczmy to jeszcze raz. Mocny, pewny strzał. Wcale nieźle skontrolowana biała bila. Tam blisko była środkowej łzy, ostatecznie nie wpadła. Pozostała na stole, ale pozostała na stole tak jak 10 pozostałych bil, które biorą udział w grze. Tym samym szansę na zdobycie drugiego punktu ma Mateusz Śniegocki. Całkiem wygodny, że tak powiem, początek tego podejścia, chociaż jak widzimy mostek nie najbardziej komfortowy. Dynamiczny strzał, nie wiem czy delikatnie nie za lekki. No chyba nie chciałby Mateusz być tak daleko od tej niebieskiej kuli, mógł być zdecydowanie bliżej, no ale nie ma jeszcze tragedii, wszystko może za chwilę wrócić pod absolutną kontrolę zawodnika, starszego zawodnika Konsalnetu Warszawa. Dolna rotacja troszeczkę boczna i po dwóch bandach Mateusz jest niemalże na wprost trójki. Ma jednak wystarczająco dużo kąta, żeby delikatnym przetoczeniem posłać białą w okolice dolnej bandy, właśnie tak jak teraz. Oj, chyba teraz ma za mało kąta, żeby z czwórki rozbijać tą niekorzystną pozycję bili numer 5. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że nie przechodzi ona do środkowej kieszeni. Może i byłoby miejsce, żeby wciskać tam białą, ale chyba zbyt blisko bandy jest piątka. Zobaczymy, co wymyśli Mateusz. Może będzie dubel. Ale że mocna rotacja. Na pewno zwrócili Państwo uwagę, jak biała delikatnie się cofnęła, po czym dostała takiego impetu. No nie zapracowało to jednak na korzyść zwycięzcy rankingu Polski z zeszłego sezonu. Schował białą za dziewiątką. Wydaje się, że jednak ma dostęp. Być może zagra ciekawy dubel. Zobaczymy, jak to rozwiąże. Nie, to miała być tylko odstawna, ale chyba chodziło Mateuszowi o to, aby piątka została schowana za szóstką, tak by nie było możliwości wbijania jej do łzy. Myślę, że zagrał za mocno. Myślę, że taka szansa przed Wojciechem Szewczykiem się otwiera. Wojciech jednak zdecydował inaczej. Zobaczmy. Bardzo rozważnie pokusił się o zagranie defensywne. No, był to rozsądny wybór w tej sytuacji. Jeszcze pomogła dziewiątka, która sprawiła, iż piątka poleciała bliżej bandy. To dodatkowo utrudni zaliczenie jej. Chociaż wydaje mi się, że Mateusz ma szansę nawet zaliczając tę piątkę umieścić ją w łzie. Pewnie z takiej opcji będzie chciał skorzystać. Bardzo delikatny strzał. I jaki efekt? No wybitnie, wybornie, ale pechowo jednak. Chwilę to potrwało, zanim biała wpadła do łzy. Można było już składać dłonie do oklasków, ale byłyby to oklaski pochopne, zobaczmy. Leniwie toczyła się ta biała, ale ostatecznie wtoczyła się w ślad za piątką. Pięć kul na stole, biała w dłoni Wojciecha Szewczyka, więc chyba będziemy mieli remis. Chociaż Wojtek pokazywał nam, jakie błędy potrafi robić. No, rozpiętość tej skali była przeogromna, no na razie ustrzegł się w tym zagraniu pomyłki. To dopiero trzeci strzał Wojciecha w tym meczu. Pierwszą partię tylko oglądał, potem rozbijał, a to są bile, do których właśnie podchodzi. Na razie wszystko idzie jak po sznurku. Wydaje się, że nic nie może przeszkodzić Wojciechowi, chociaż no nie chcę być złośliwy, ale wiele rzeczy widzieliśmy na tym stole, tak samo my, jak i Państwo. No tym razem jednak chyba obędzie się bez jakiegoś spektakularnego kiksu. Jest dziesiątka w łzie, mamy 1-1.
Puchar Polski Kobiet w Bilardzie 2013. Oglądaj tvsports.pl. A jesteśmy już w partii numer 3, a ja mam przed oczyma historię pojedynków obu dżentelmenów. Zdecydowanie ze wskazaniem na Mateusza Śniegockiego. Dotychczas panowie grali 9-krotnie. 6 razy wygrywał Mateusz Śniegocki, 3 razy lepszy okazał się Wojciech Szewczyk. Historia tej rywalizacji sięga Polturu. W 2008 panowie w Łodzi zagrali w 8, wówczas wygrał Mateusz 4-0, to była faza grupowa. W 10 panowie grali na Mistrzostwach Polski w 2011 roku, wówczas znowu Mateusz ukazał się lepszy, wygrywając 7-3. Potem w Czechach na Beście, również w odmianę 10 bil, znowu 7-3 dla Mateusza Śniegockiego. Ostatni mecz w 10 obu panów to potyczka z Grand Prix Europy Wschodniej w Łodzi, też w 10. Tym razem lepszy okazał się Wojciech Szewczyk, wygrał 7-5. No, dzisiaj Wojtek na pewno nie wysforuje się na czoło statystyki, na pewno nie poprawi znacząco bilansu z Mateuszem. Ma co odrabiać. Tym razem jednak to on jest przy stole. No, na pewno nie położy się w tym pojedynku, na pewno nie myśli teraz o tych statystykach. To kwestia drugorzędna. Najważniejszy jest tu i teraz mecz i bile, które są w tym układzie. No niewygodnie Wojtkowi złożyć się do tego strzału. To zawodnik dość rosły. Być może troszeczkę tam banda przeszkadza. Zobaczymy, w jakim stopniu utrudnił mi ten strzał. Nie było, zdaje się, możliwości wbijania jedynki. Stąd próba odstawnej. Dość skuteczna, oprócz tego, że biała schowana za 5 i 10, to jeszcze jedynka wysłana w pobliże 4. Wszystkie te czynniki składają się na to, że Mateusz na pewno będzie miał zagwozdkę, jak wybrnąć z tej sytuacji. Wykorzysta jedną bandę, tak to wygląda. Nie zauważyłem, by coś deklarował. Zobaczymy, jaki efekt. No, jedynka zaliczona. Gdzie zatrzyma się biała? No, zatrzyma się w miejscu, o którym na pewno Mateusz nie myślał, planując to zagranie. Ułatwił podejście swojemu rywalowi, jak tylko mógł. Prosty strzał jedynki do środka. Tak jak Mateusz dał szansę swojemu rywalowi, tak Wojtek ją wykorzystał, jest już na bili numer 3. Nie ma tutaj żadnych skomplikowanych sytuacji na stole, stąd jeżeli Wojtek nie popełni jakiegoś błędu, powinien za chwilę objąć prowadzenie. Jest już 4 w uzie, jest pozycja do 5. Czy jest tam jednak dość kąta, by w jakiś łatwy sposób pozycjonować na 7? No nawet jeśli nie, to mocna dolna rotacja powinna załatwić sprawę. Chyba 5 jest na wprost, właściwie biała jest na wprost. Wojtek jednak przykłada kij wyżej. Skorzysta z dolnej bandy, z bocznej bandy, pozycjonuje do środka. No, ten strzał na pewno do najprostszych, wbrew pozorom nie należy. To dość ryzykowne rozwiązanie. Pozycjonować do środka, ale Wojciech uznał, że tak będzie najlepiej. Jest w uzie bila numer 7. Bardzo dobra, bardzo korzystna pozycja do 8. Dwie kule na stole. Wydaje się, że za chwilę Wojtek Szewczyk będzie rozbijał przy stanie 2-1, będąc na prowadzeniu. Chociaż gdzież ta biała? Nie, udało się jednak sprawić, by stanęła w miejscu, z którego wbicie 10 będzie tylko formalnością, tylko postawieniem kropki nad i. Tak się właśnie dzieje. 2-1 prowadzi Wojciech Szewczyk.
Partia numer 4 za chwilę rozpocznie się od rozbicia Wojciecha Szewczyka. Dynamiczny strzał, dziewiątka w łuzie. Biała nieomal sama znalazła drogę do kieszeni, jednak pozostała na stole. Jednak wskutek splotu dość nieprzewidzianych wypadków spoczęła w miejscu, z którego bardzo ciężko będzie skutecznie kontynuować podejście. Niby jest dostęp do jedynki, niby jest możliwość bijania tej kuli. Ale proszę zwrócić uwagę na pozycję do bili numer 3, która wydaje się kolejną na liście do wbicia. Bardzo ciężko będzie wypracować z tej pozycji dogodną sytuację do wbijania czerwonej kuli. No zobaczymy, co wymyśli Wojtek Szewczyk. Jest trochę kąta. Wojtek przykłada kij w miejsce, z którego zakłada, że możliwa będzie, zdaje się, kombinacja trójki i siódemki. Miejsce, które teraz sprawdzał jako potencjalne to, w którym chciałby zatrzymać białą, wydaje się bardzo rozsądnym wyborem. Zobaczymy jednak, jak uda mu się zrealizować ten plan i przy użyciu jakich środków. Pewne wbicie, lewa rotacja i jest to miejsce, o którym marzył Wojciech Szewczyk. Także za chwilę zobaczymy kombinację trójka i siódemka. To na pewno pozwoli pozostać mu przy stole, ile uda mu się wykonać to skutecznie. Oj, umknął nam tutaj błąd na tej kombinacji Wojciecha Szewczyka, tym samym prosty początek układu dla Mateusza Śniegockiego. No nieco mocniej mógł teraz zagrać Śniegocki, jednak wciąż jest w grze, ma całkiem przyzwoitą pozycję do czwórki. A Mateusz musi wykorzystać tę sytuację, bowiem jeżeli pomyli się, jeżeli Wojtek wróci do stołu, może zwiększyć swoją przewagę aż do 2 punktów. Na razie nic nie wygląda, jakby mogło przeszkodzić Śniegockiemu w wyrównaniu stanu tego pojedynku. No teraz dość niewygodne złożenie. No Mateusz akurat do najwyższych graczy nie należy, ale przecież to nie jest, nie o to chodzi w bilardzie. Teraz gimnastykuje się. Pewnie gdyby trenował jogę albo gimnastykę artystyczną, byłoby mu łatwiej. Jednak radzi sobie z tej niewygodnej dla siebie pozycji, chyba nie za daleko, chyba jest w dobrym miejscu, bardzo dobrym miejscu, powiedziałbym nawet, do wbijania bili numer 6. 4 kule przed nim, czy ta ósemka, której wbicie będzie koniecznością po umieszczeniu 7 w łuzie, idzie do środka? No wydaje mi się, że tak. Mateusz nie szuka tutaj jakichś dziwnych, nielogicznych rozwiązań. Wydaje się, że proste pozycjonowanie na 8 do środka za chwilę. Czy mam rację? Chyba tak, chyba ta 8 przechodzi, chyba teraz wystarczy delikatnie cofnąć białą, by wbijać 10. Tak właśnie czyni Mateusz i za chwilę prawdopodobnie będziemy mogli ogłosić remis w tym pojedynku. Jeszcze tylko ta formalność. Pewny strzał pieczętuje drugą partię dla Mateusza Śniegockiego. A za chwilę partia numer 5, mamy remis 2-2, rozbijać będzie Mateusz Śniegocki. Zobaczymy, jak wykorzysta swoje rozbicie. Pierwszy jego strzał tego gatunku pozwolił mu skompletować partię z kija. Jak będzie z tym drugim, za chwilę się przekonamy. Przyznam Państwu szczerze, że bardzo byłbym zadowolony z dobrego występu Mateusza Śniegockiego. Zapewne nie ty. Oj, ale może o tym za chwilę, bowiem
no, błąd, który przekreśla szansę na nie tylko partię z kija, ale kto wie, czy na objęcie, czy także nie na objęcie prowadzenia w tym meczu. Biała z Łuzy po rozbiciu, dobrze rozproszone kule. No, wydaje się, że Wojtek Szewczyk poradzi sobie z tym układem. No nie tak na pewno chciał zagrać się Mateusz, chociaż teraz mam pewną wątpliwość, jak ta jedynka stoi. Wojtek zdaje się też dłużej się nad tym zastanawiać. No chyba jednak do środka nie idzie. Ja myślę, że... No, proszę zobaczyć, gdzie Wojtek przykłada białą. Nawet na pewno nie idzie do środka. Chociaż przyznam szczerze, że na miejscu Szewczyka rozważyłbym takie zagranie jedynki, aby ta po dziewiątce wpadła do środka. No myślę, że nie jest to super trudne zagranie. Oczywiście obarczone większym ryzykiem. No ale to, na co sili się teraz Wojtek, na pewno też nie gwarantuje stuprocentowego sukcesu. Za chwilę zobaczymy, jaki będzie efekt. No szczęście Mateusza polega na tym, że Wojtek musi troszeczkę się nagłowić, zanim rozpocznie takie automatyczne niemalże wbijanie. Zobaczymy, wszystko zależy od tego strzału. Jedynka w Łuzie. A jak z pozycją do dwójki? Dwójka zdaje się już też czeka w Łuzie na wbicie, chociaż... No to jest dość nietypowe miejsce dla białej, jeżeli chodzi o pozycjonowanie zawodnika, który miał białą w dłoni. No inaczej tym razem się nie dało. Wojciech wykorzystał ograniczone bardzo możliwości rozpoczęcia tego układu i to wykorzystał tak, jak to było możliwe. Ależ teraz przeszarżował, przekombinował zdecydowanie z górną rotacją. Widzieli Państwo, zobaczmy właściwie to jeszcze raz. Mnóstwo górnej rotacji. Biała podążała po takim rogaliku, wyhamowała przez to, bowiem jej pęd i rotacja jej nadana miały przeciwne zwroty, jeżeli już rozpatrujemy to wektorowo, w efekcie czego biała stanęła no na pewno nie tam, gdzie życzyłby sobie Wojciech Szewczyk. Jeszcze jest w grze, ma możliwość bienia tej trójki, ale inaczej to wszystko miało zapracować. Udało się tam ślizgnąć czerwoną kulą po bandzie, udało się umieścić w kieszeni i pozostać na czwórce. No całkiem przyzwoita ta pozycja do czwórki. Piątka zdaje się, że przechodzi do lewej górnej kieszeni, także dolna rotacja powinna tutaj załatwić sprawę. Jest to dolna rotacja, ale Wojtek pozycjonuje jednak na kieszeń dolną. No nie jest źle, chociaż gdyby zagrał ciut mocniej, na pewno byłby nieco bardziej zadowolony. Jego szczęście w tej sytuacji polega na tym, że szóstka jest w takim miejscu, które upoważnia zawodnika do swobody wyprowadzania białej, bowiem stojąc przy łuzie zielona kula jest do wbicia niemal z każdego miejsca na stole. Tym razem delikatny strzał, ale strzał bardzo skuteczny. Mam już tylko 5 kul na stole, z czego 3 przy łzach. No dziecinnie prosty układ, tak przynajmniej się wydaje. No Mateusz Śniegocki w tej partii miał pecha, miał atut własnego rozbicia w ręku. No niestety czasem to się zdarza, to też wymaga treningu, to też wymaga skontrolowania. No biała wpadła do kieszeni, Wojciech dostał nie najłatwiejszy początek, mimo przywileju ustawienia sobie białej, gdzie tylko miał ochotę. Wybrnął z tej sytuacji i mimo pewnego zgrzytu, tak to nazwijmy, a na wbiciu bili numer 2 pozostaje przy stole, odzyskał pełną kontrolę nad wypadkami. I jak teraz? No mogło być lepiej, panie Wojtku, wie pan o tym doskonale. Mogłaby ta biała nieco dalej spocząć od dziewiątki. Oczywiście jestem przekonany, że Wojtek sobie poradzi, ale teraz będzie musiał troszeczkę jednak pogłówkować. To nie będzie takie proste kulnięcie, mówiąc kolokwialnie. Zwłaszcza, że dostęp do tego zagrania również wymaga zdolności gimnastycznych, a przynajmniej jakiegoś wzrostu. Szkoda, że nie mamy ujęcia kamery, które pokazuje nam, jak ta bila stoi tak z innej perspektywy. Jest delikatne zagranie, dziewiątka do środka, dziesiątka również do środka, z tym, że przeciwległego.
3-2, partia numer 6 przed nami, otwierać ją będzie Wojciech Szewczyk. No, jeżeli nie zrewanżuje się błędem za błąd rywala, no to ma szansę objąć prowadzenie już 4-2. To spora zaliczka w meczu do 6. Za chwilę przekonamy się, jak wykorzysta szansę, właściwie atut własnego rozbicia Wojtek. Przypomnę, że to już ćwierćfinały. Przegrany zajmie 5. miejsce. Miejsce nie najgorsze, ale obaj zawodnicy na stole telewizyjnym mają zdecydowanie wyższe aspiracje, większe ambicje. Czy coś wpadło? Chyba nie. Zobaczmy jeszcze raz. Dynamiczny strzał. Wszystkie bile zdają się pozostawać na stole. Jak z pozycją do jedynki? Jest bardzo dobra. Wydaje się, że mimo iż Wojtek nie wbił białej z rozbicia, jak to zrobił Mateusz, to zostawił swojemu rywalowi korzystniejszą jeszcze pozycję. Jest Mateusz na dwójce, kącik lekko wyrzucający na dolną bandę, ale w tym przypadku to bardzo dobrze, jeżeli chodzi o pozycjonowanie na trójkę, a ściślej rzecz ujmując na wózek trójki i dziewiątki. Właśnie tak myślałem, tak zakładałem, że Mateusz spozycjonuje na te bile. No, chyba nie było lepszego rozwiązania. Za chwilę w wózie powinna znaleźć się dziewiątka. Delikatne zagranie, które skontroluje lot trójki, tak by i czerwona kula została w okolicach tej łzy. Właśnie takie zagranie. Wszystko na razie wygląda idealnie, wszystko wygląda optymalnie. I teraz Mateusz musi wykazać sporo precyzji. No nie z każdego miejsca na stole może wbijać czwórkę. Najlepiej pewnie byłoby, gdyby mógł zagrać ze sporą ilością lewej rotacji. Właśnie po górnej bandzie, potem w bandę prawą. Wtedy mógłby uzyskać nawet bardzo korzystną pozycję. Oczywiście, jeżeli nie czuje się na siłach, jeśli ta pozycja ciała, jaką musiał teraz przybrać, nie będzie dla niego wygodna, zdecyduje się na mniej ryzykowne rozwiązanie. Na przykład takie, i to jest nawet lepszy pomysł niż ten, który przedstawiłem. Wydaje się, że wszystko może pójść jak po sznurku w tej partii. A teraz pytanie, czy jedna banda, czy dwie, jeżeli rozmawiamy o pozycjonowaniu na piątkę. Chyba jedna i troszeczkę lewej rotacji, tak? Właśnie ta rotacja skontrolowała kąt odbicia na dolnej bandzie. Mateusz wychodzi niemalże na wproste piątki, chociaż w tej sytuacji nie jest to chyba najlepsze, co mogło spotkać wychowanka Hadesu Poznań. Ten kącik, o ile istnieje, to wyrzuca białą w dół stołu. A szóstka jest na górze stołu, więc mocna dolna rotacja nas czeka, jak zakładam. Lub delikatna i takie minimalistyczne podejście do sprawy. No jeżeli Mateusz cofnąłby białą o jakieś, powiedzmy, 10 cm, miałby pozycję, chociaż nie dość wygodną. Mocne zagranie, bardzo dobrze udało się uniknąć kontaktu z dziesiątką. Zobaczmy to jeszcze raz. Proszę zwrócić uwagę, jak to wszystko idealnie zapracowało, jak to było zharmonizowane. Jest wbicie, jest mocna rotacja, jest idealny kontakt z bandą i jest pozycja niemalże na wprost. Był lekki kącik do bili numer 6, ta już w łuzie, my jesteśmy na bili numer 7 i chyba teraz ciut za mało tego kąta. No na pewno Mateusz wie, jak poradzić sobie z tą sytuacją, no trzy kule przed nim. Przyłożył kij tam, gdzie chciałby mieć białą. No nie wiem, jakimi środkami zamierza wypracować taki efekt. Dużo rotacji. Jest niemalże tam, gdzie wskazał kijem. No i za chwilę będziemy mieli 3-3. Tak przynajmniej mi się wydaje. To będzie partia z podejścia w wykonaniu Mateusza Śniegockiego. Starczy tej siły białej bili, żeby odejść dostatecznie daleko. No mogłoby być ciut wyżej, mogłaby być ta biała nieco wyżej. Wtedy na pewno bardziej zadowolony byłby Śniegocki. No ale tak będzie musiał poradzić sobie z sytuacją, w którą sam się wpędził. Nie jest to nic trudnego, to nie powinno go przerazić. Wydaje mi się, że za chwilę będziemy mieli remis. Tak właśnie się dzieje. 3-3. Następną partię otworzy Mateusz Śniegocki. Poczuj przyjemność podróżowania z biurem Why Not Holidays. Oferty tylko sprawdzonych i rzetelnych organizatorów. Gwarancja bezpieczeństwa i najniższej ceny. Bon zakupowy gratis. Sprawdź na www.whynotholidays.pl.
Jako się rzekło, 3-3 rozbijać będzie Mateusz Niegocki. Trójkąt już czeka na to, by zostać rozproszonym. Zobaczymy, jak atut rozbicia wykorzysta Mateusz. Zacząłem wcześniej mówić, że bardzo ucieszyłby mnie dobry występ Mateusza, a to dlatego, że Mateusz to jeden z czterech naszych reprezentantów. Jeśli myślimy o męskiej kadrze na Mistrzostwa Europy w Słowenii, to już 9 kwietnia. Przyznam, że sympatycy nie tylko Mateusza, ale i ogólnie polskiego bilardu mogliby się lekko martwić na podstawie dotychczasowych wyników wicemistrza turnieju World Pool Masters. No, miejsca, które zajmował Mateusz w tym sezonie zarówno w Grand Prix Polski, jak i na Euroturze, no nie były zbyt dobre, powiedzmy wprost. No, Mateusz od 4 lat nie zanotował tak słabego startu sezonu. Dotychczas przez te 4 lata przynajmniej w jednym z dwóch pierwszych turniejów wskakiwał na podium. Tym razem się to nie udało. Tym razem 9 i 17 miejsce. No to zdecydowanie poniżej oczekiwań zwycięzcy rankingu. Teraz jest przy stole i pozostanie w nim tak długo, jak długo będzie wbijał, to bardzo oczywiste. Poradził sobie z tą trudną jedynką i zobaczmy, jak świetnie udało mu się wypracować pozycję do dwójki. No być może nie jest to idealna pozycja, ale strzał bardzo trudny, ale no niby kąt odejścia sam pozycjonował białą, chociaż trzeba było dobrać odpowiednią siłę, to się Mateuszowi udało. Teraz zapewne po dwóch bandach, lewa, prawa i wróci na trójkę, jednak lżej. Jednak tylko jedna banda, to chyba rozsądniejsze rozwiązanie, tym samym unikał ryzyka wpakowania białej do łzy. Trójka, potem czwórka, no Mateusz musi przenieść ciężar gry na prawą połowę stołu. Na pewno najlepiej byłoby, chociaż to zawsze zdradliwe uderzenie, ze sporą ilością prawej rotacji. Trójka, potem lewa banda, prawa rotacja, wrzuca białą w dolną bandę i przenosi ją na prawą połowę stołu. Można oczywiście bez udziału tejże bandy, chociaż widzimy efekt. Wydaje mi się, że zaproponowane przeze mnie rozwiązanie wykonane skutecznie mogłoby nieco bliżej czwórki usytuować białą. O tym się jednak nie przekonamy, a na pewno nie w kilku następnych zagraniach. No jest to bila do wbicia, no takie bile już wpadały na stole telewizyjnym, wszyscy to doskonale widzieliśmy. Ale trzeba będzie wykorzystać dolną rotację, by pozycjonować na piątkę. Ewentualna pomyłka może przynieść zagranie safe, to też trzeba mieć świadomość. Ależ pewnie to zrobił, no oczywiście tam ślizgnęła się ta czwórka po bandzie. Zobaczmy to jeszcze raz, bez kompleksów najmniejszych, no ale Mateusz Niegocki w Polsce nie musi mieć kompleksów wobec nikogo. Co prawda było ryzyko, że biała wpadnie do łzy, ostatecznie jednak udało się zachować ją na stole. Nie wiem, czy ten kąt jest wystarczający, czy satysfakcjonuje Mateusza. No pewnie nie do końca, bowiem musiał zagrać tak mocno, ale radzi sobie z tym strzałem wybornie. Tym razem znowu kącik nie posłużył. Zbyt wyrzucający na górną połowę stołu, ale chyba też zbyt mały, żeby zagrać jakieś proste obejście. Za chwilę się przekonamy. Długi wymach kija będzie mocniejsze zagranie, jak się wydaje. A jednak nie. A jednak to konieczność wystawiania mostka na bandzie wymusiła taki długi mostek właśnie. Jest Mateusz na linii numer 8. Za chwilę powinien być na 10. Tak, popracował rotacją. Czy to jest dobra pozycja? Dobra, ale niewygodna. No nie chciałby Mateusz na pewno uderzać z bandy, gdyby miał taką możliwość. No ale i z tym strzałem powinien sobie poradzić. Partia z kija. To już druga partia z kija Mateusza. 4-3. No na razie dobry mecz mamy, proszę Państwa. Mateusz Niegocki, dwie partie z kija, jedną z podejścia. Całkiem dobrze, już zapraszamy na 8. partię. Sponsorem relacji jest firma Brześć, producent pieczywa cukierniczego. Na relację zaprasza Mac Marketing, dystrybutor zestawów bilardowych. Jako się rzekło, partia numer 8, Wojciech Szewczyk będzie starał się doprowadzić do wyrównania. No, na razie rozbicia zawodników nie najlepsze w ich wykonaniu. No teraz chyba uda się uniknąć faulu, chociaż ta biała niebezpiecznie tam zmierzała. Okazuje się jednak, że stół jest prosty, że nie ściąga na żadną ze stron. I właśnie mamy
dowód na to w postaci tego, że biała pozostaje na suknie, ale czy coś wpadło? Skupiłem się teraz na trajektorii białej, chyba nic. Mateusz dość energicznie podszedł do stołu. No pewnie nieco większy kącik by mu tutaj w niczym nie przeszkodził, ale i z tym powinien sobie poradzić, powinien być zadowolony. Pozycjonowanie dwójki do środka, no pewnie dużo więcej nie dało się zrobić. No jeżeli teraz uda mu się uzyskać taką w pełni satysfakcjonującą kontrolę nad białą, to możemy spodziewać się, że zrobi kolejną partię z podejścia. Chyba ciut za mało kąta zostawia sobie na tej trójce. No nie da się tego zrobić bardzo prosto, myślę tu o pozycjonowaniu na czwórkę. Ciężko mi także oceniać potencjalny kąt odejścia białej przy bardzo mocnej dolnej rotacji. Przez chwilę Mateusz dawał nam do zrozumienia, że za chwilę przekonamy się o tym właśnie kącie. Bardzo nisko przykłada kij, to będzie głęboka, mocna rotacja. Zobaczymy. Oj, nie jestem pewien, czy chodziło właśnie o to. Zobaczmy ten strzał. Nie wiem, czy troszeczkę nie zerwał Mateusz tego uderzenia. Wydawało mi się, że intencją zawodnika powinno być tutaj jak najmocniejsze cofnięcie. No, dziesiątka stanęła na drodze białej, wyhamowała ją trochę. Jest Mateusz wciąż w grze, ma możliwość bijania czwórki, no to nie będzie łatwy strzał. No po nim może uda mu się już w pełni odzyskać kontrolę nad tą partią. Czy wbija? Oj, myli się, chociaż do ostatniej chwili wyglądało to bardzo dobrze. Wydawało się, że uda mu się umieścić czwórkę w uzie. Zobaczmy to jeszcze raz. Nie kombinował tutaj z żadnymi jakimiś wyszukanymi rotacjami, po prostu zagrał nieco powyżej środka białej bili. To wszystko miało przynieść efekt w postaci wbicia czwórki, tak się nie stało. Do stołu podejdzie zatem Wojtek Szewczyk. Ma szansę wbijać różową kulę, tyle że on musi jakoś zgasić pęd białej, tak by owa kula pozostała na górnej połowie stołu. To ułatwi, i to bardzo ułatwi wbijanie piątki. Jak widzieliśmy, Wojciech przez chwilę przykładał kij dość nisko i to jest właśnie bardzo dobry pomysł. Pokieruje wówczas białą na górną bandę, potem na bandę boczną i wyjdzie na piątkę, o ile zdecyduje się oczywiście na takie rozwiązanie. No samo wbicie do najprostszych na pewno nie należy, jeśli jeszcze dodamy taką intensywną rotację, bo strzał nie może być za mocny, a natomiast rotacja powinna być bardzo duża. No udaje się to skontrolować, no niezupełnie. Przechodzi tam ta piątka czy nie? Ciężko powiedzieć. Wydaje się, że może być z tym pewien problem. No chyba Wojtek nie zdecyduje się na ryzyko sprawdzania szerokości kieszeni, mówiąc tak dość kolokwialnie. A może jednak? Chyba nie celuje do łzy, chyba będzie odstawiał. Tak jest. Jaki efekt? Czy tam ósemka mu nie przeszkodzi? Nie, nie przeszkodziła. Blisko była jednak biała łzy. Chyba udało mu się schować białą za ósemkę. Nie ma bezpośredniego dostępu do piątki. No i cóż teraz może zrobić Mateusz? No Mateusz powinien przede wszystkim główkować tak, aby nie sfaulować. No to nie powinno być trudne, ale musi też mieć na uwadze, żeby... Jesteśmy już z powrotem przy zagraniu Mateusza. No, oprócz tego, że Mateusz powinien zaliczyć tę piątkę, no to jest warunek numer jeden do skuteczności tego zagrania, to jeszcze powinien tak skalkulować kąt rozejścia się bil, by nie zostawić nic łatwego swojemu rywalowi. Przez chwilę unosił kij tak, jakby sądował możliwość zagrania masę. No to jest dość nieobliczalne, wziąwszy pod uwagę prędkość sukna, jego jakość. Oczywiście jakość jest jak najwyższa. O ile się nie mylę, jest to nowe sukno, tutaj mam potwierdzenie, tak, więc tego typu zagrania masse są wyjątkowo trudne do skalkulowania na nowym suknie, dlatego Mateusz decyduje się grać od bandy z rotacją, co mu to przyniesie, zaliczył i chyba, proszę Państwa, chyba wybornie, nie wiem, czy ta piątka przechodzi, pokazuje się, że przechodzi, no było blisko bardzo dobrego zagrania, naprawdę
O milimetry pomylił się Mateusz Niegocki. Prawie wyszedł z sejfa samemu, stawiając dość skuteczną odstawną. Jednak proszę zwrócić uwagę, jak niewiele brakuje, by jak niewiele dzieli wybitne zagranie od zagrania zupełnie nieudanego. W tym przypadku mieliśmy tego przykład. Wojtek przy stole już pozbył się tej piątki. Jest na bili numer 6. On musi się teraz sprężać młodszy z reprezentantów Konsalnetu Warszawa. 5-3 przegrywać z Mateuszem Śniegockim w meczu do 6 brzmi jak taniec na polu minowym. Jest na siódemce. Nie wiem, czy to jest optymalny kąt. Chyba tak. Chyba dolną rotacją nadrobi pozycję. No widać, że Wojtek chyba odzyskał kontrolę nad swoją grą. No to, co widzieliśmy w jego wykonaniu w meczu z Pawłem Kaczmarkiem, naprawdę nie wróżyło dobrze temu zawodnikowi w turnieju, a tu okazuje się, że jest już w ćwierćfinale, że już wyrzucił z turnieju, mówiąc dość brzydko, Radka Babice. Teraz bardzo dynamiczny strzał. No, zakładam, że w meczu z Pawłem Kaczmarkiem taki strzał przyniósłby efekt zupełnie odwrotny do zamierzonego. Niech więc to będzie dowodem na to, że Wojtek uporządkował swoją grę. No bo to, że grać potrafi, nie ulega wątpliwości. Jak teraz ta rotacja, jak to cofnięcie rozłożył? Troszeczkę bezradnie ręce Wojtek Szewczyk, ale zupełnie nie rozumiem dlaczego. Ma bardzo dobrą pozycję do dziesiątki i wszystko wskazuje na to, że doprowadzi do wyrównania. Tak jest, mamy 4-4. Następna partia zostanie rozbita przez Mateusza Śniegockiego. Kieleckie Centrum Bilardowe. Plac Moniuszki w budynku KCK. 8 nowoczesnych stołów bilardowych. Gwarancja świetnej zabawy w miłym towarzystwie. Naucz się gry. Graj i wygrywaj. Kieleckie Centrum Bilardowe. Plac Moniuszki w budynku KCK. Przeżyj to z nami. A partia numer 9 przystanie 4-4. Rozbija Mateusz Śniegocki. Dynamiczny strzał, czy coś zmierza do łzy? Tak jest, jest siódemka w kieszeni. Jest też, no jest możliwość wbijania jedynki, za chwilę to zobaczymy. Mateusz aż przykucnął z wrażenia. Chociaż to chyba nie taka reakcja. No może wbijać tę jedynkę jak najbardziej, no ale dziesiątka skutecznie utrudnia to zagranie, czyni je wybitnie niekomfortowym. No, wypadałoby, żeby Mateusz zastosował dolną rotację, ale z tej pozycji jest to niemalże niemożliwe. Mógłby też popracować bardzo mocną górną rotacją, to z kolei przy tak podniesionym kiju jest ryzykowne. Mateusz przykłada kij jednak nisko, być może uda, ma tam tyle miejsca między dziesiątką a białą, żeby zdecydować się na takie zagranie. No niestety myli się. Wydawało się, że jedynka jednak znajdzie drogę do łzy. Ostatecznie jednak pozostaje na stole. Zobaczmy to jeszcze raz. No, przyznam szczerze, że dość nonszalancko zagrał Mateusz, zwłaszcza, że kiedy rozmawiałem z nim w czasie Mistrzostw Świata, w których brał udział, a właśnie mówił, jakim ryzykiem obarczone są tego typu zagrania z podniesionego kija. No teraz nam to udowodnił. To się zwykle tak kończy. No ciężko jest z podniesionego kija na takim dystansie skutecznie celować, a co już dopiero trafiać. Przy stole Wojciech Szewczyk. Nie wiem, czy ma możliwość wbijania tej jedynki. Na pewno ma możliwość schowania białej za ósemką, o ile się nie mylę. Chyba tego miejsca na wybicie żółtej kuli za dużo nie ma, stąd te rozważania. Czy będzie safe, czy też zagranie ofensywne? Tak jest, to chyba safe. A jednak było to miejsce, było tam dość przestrzeni na to, żeby jedynka swobodnie wpadła do kieszeni. Zobaczmy to. Bardzo dobrze skontrolowane uderzenie. No oczywiście ta pozycja do dwójki jest taka, na jaką pozwalały warunki, czyli nie najlepsza.
I co teraz może zrobić Wojtek w kwestii wychodzenia na bilę czerwoną? Wydaje się, że to będzie strzał bardzo trudny. Znaczy, to jest pewne, że będzie to strzał bardzo trudny. A myślę, że mógłby rozważyć opcję zagrania intensywnej prawej rotacji, chociaż na takim dystansie może to wypaczyć tor białej na tyle, że dwójka nie znajdzie drogi do łzy. Za chwilę jednak przekonamy się, jaki wariant wybiera wicemistrz świata w parach. Chyba przykłada kij do rotacji dolnej. Chociaż ciężko ocenić to z tej perspektywy. Mocny strzał, a jednak zdecydował się na górną do rotację z lekką domieszką lewego fałsza. Zobaczmy to, prawego oczywiście fałsza. Zobaczmy to jeszcze raz. Bardzo dynamiczny strzał. Wszystko zapracowało idealnie. Udało się dość szczęśliwie ominąć tę szóstkę. Jest Wojtek już na bili numer 3. Wydaje się, że już w pełni odzyskał kontrolę nad wydarzeniami na stole, że teraz formalnością okaże się skompletowanie piątego punktu, skompletowanie podejścia, które zagwarantuje mu ten punkt. Chociaż jeżeli teraz nie wypracuje dobrego kąta na czwórce, to będzie bardzo trudno wyjść potem na piątkę. No myślę, że ten kąt jest wcale nie najgorszy, chociaż przynajmniej ja pewniej bym się czuł, mając białą zdecydowanie bliżej bandy. No może Wojtek woli inne uderzenia, innego typu. Chociaż teraz skazał się sam na zagrywanie z nad dziewiątki, to troszeczkę może mu utrudnić strzał. Wbicie świetne, a gdzie biała? Oj, minęła łzę, jednak spoczęła tuż nad nią. Zobaczmy to jeszcze raz. Dość dobrze dobrana siła. Nie wiem, czy tego kąta Wojtek nie życzyłby sobie nieco więcej, żeby pozycjonować na szóstkę. Udało się wbić i co dalej? Czy idzie ta szóstka? Chyba tak. No tak pozycjonował przynajmniej Wojtek. Nie sądzę, żeby aż tyle pomylił się na cofaniu, aby móc potem wbijać szóstkę do środka. Chyba idzie do końca. Chociaż jakieś wątpliwości goszczą w głowie młodszego z reprezentantów Konsalnetu Warszawa. Za chwilę przekonamy się. To może być wbicie. Wnosząc po pozycji, to może być też save. Jednak save. Chyba udało się Wojtkowi przykleić białą do dziewiątki. Wydaje się, że tak. Ciekaw jestem, z tej perspektywy możemy to ocenić. No chyba dziesiątka nie powinna przeszkadzać w wyjściu z tego sejfa o dolną bandę. Chociaż Mateusz musi liczyć się z tym, że jakieś niespodziewane zajścia będą miały miejsce po kontakcie, potencjalnym kontakcie białej z szóstką, a to wszystko z uwagi na odległość zielonej kuli od kuli czarnej. To jest element, który wprowadza czynnik losowy w tym pojedynku. Chyba zawodnicy potrzebują konsultacji sędziego. Bardzo rozsądnie, że wzywają arbitra, bowiem potencjalnie przy mocnym zagraniu może być trudne dla nich do oceny, która z kul została zaliczona jako pierwsza, czy była to szóstka, czy była to ósemka. A taka decyzja wydaje się sugerować, jakoby Mateusz właśnie prawą bandę chciał wykorzystać. Chyba udało im się gdzieś zaprosić arbitra, nie widzimy go tutaj w kamerze. Jednak ósemka jako pierwsza, a więc mamy faul. Save Wojtka przynosi zamierzony rezultat. Zobaczmy jeszcze raz. No sporo pomylił się Mateusz. No i niech skalą tego błędu będzie fakt, że Wojciech Szewczyk podchodzi do stołu, do układu złożonego zaledwie z czterech kul z białą w dłoni. Wydaje się, że może objąć prowadzenie 5-4. No to niemal pewne przy takim układzie bil. I posiadając atut własnego rozbicia w następnej partii, może zakończyć cały pojedynek. No to jednak tylko gdybania, to jednak tylko rozważania. Przekonamy się, jak będzie naprawdę.
Troszeczkę niewygodna pozycja dla Wojtka w tej chwili. Udaje się jednak odpowiednio pokierować białą. Jest na dziewiątce. Górna rotacja powinna tutaj załatwić sprawę w kwestii wyjścia na dziesiątkę, chociaż Wojtek przykłada kij dość nisko. Okazuje się, że ma troszeczkę więcej kąta niż ja to oceniam, ale zagrywa za mocno. Na pewno nie chciał pozycjonować do środka. Idę o zakład, że chciał grać potem dziesiątkę do prawej kieszeni. Szczęśliwie dla niego ma chyba optymalną pozycję, żeby kulę z niebieskim paskiem zagrać do bocznej kieszeni. Tak właśnie robi. Prowadzi 5-4 i kto wie, czy za chwilę nie zakończy pojedynkę u Partojomskiego. O tym przekonamy się za chwilę. Sponsorem relacji jest Consalnet, kompleksowa ochrona osób i mienia. Super Puchar Polski Kobiet w Bilard 2013. Oglądaj tvsports.pl. A za chwilę dziesiąta partia. Okazuje się, że Wojciech Szewczyk skorzystał z przywileju wzięcia czasu przy własnym rozbiciu. Chociaż nie wiem, czy to był najlepszy pomysł. Tym samym w oczekiwaniu na młodszego zawodnika Consalnetu Warszawa widzimy, w jaki sposób bawi się wilami Mateusz Śniegocki. Musi sobie zająć jakoś czas. Chyba ma o czym myśleć. No, popełnił kilka błędów, które doprowadziły do stanu pojedynku, jaki obserwujemy na monitorach. Wie, że rozbijać będzie jego rywal. To pozwala mu się rozsiąść bardzo wygodnie. Jest już Wojciech Szewczyk, więc za chwilę doczekamy się partii numer 10. Zawodnik, który właśnie układa sobie trójkąt do rozbicia, otworzy tę partię. Wojtek już jest przygotowany. Wie na pewno, że tym strzałem może wprowadzić się na najlepszy kurs do zwycięstwa w całym pojedynku. Aby to zagwarantuje mu prawo startu w półfinale.
Za chwilę zobaczymy, z kim Wojtek może zagrać w tym półfinale. Mocny strzał. Bile ładnie się rozbiegły po stole. Dziewiątka w łuzie. Oj, chyba, a jednak nie myślałem przez chwilę, że czwórka zablokuje dostęp jedynki do środkowej kieszeni. Okazuje się, że tak się nie stało. Jest jednak pewien problem, jeżeli chodzi o piątkę i szóstkę. Proszę zwrócić uwagę, te bile dwie przy lewej bandzie. No nie można, nie ma szans na bezpośrednie wbicie piątki. Wojtek będzie musiał wymyślić jakiś strzał, który rozwije ten tandem. A możemy tylko spekulować, jakie rozwiązanie byłoby najlepsze. Przyznam, że chyba na miejscu Wojtka skłaniałbym się ku takiemu projektowi. Najpierw jedynka i dwójka, potem zostawić sobie sporo kąta na trójce, tak by górną rotacją pokierować białą na bandę i rozbić ten tandem, i potem liczyłbym się z koniecznością zagrania dubla na czwórce. Czy taki wariant wybierze Wojtek? No myślę, że jest to pomysł nie najgorszy w zaistniałej sytuacji. Oczywiście można zaniechać kończenia partii w jednym podejściu, ale myślę, że nawet sejfa byłoby trudno postawić się z wykorzystaniem tych dwóch bil. Rozstrzygnięcie tej sytuacji już za chwilę. Wojtek po tym dynamicznym strzale w bilę numer 1, po tym dobrym, bardzo nawet dobrym wbiciu do środka, jest w całkiem niezłej pozycji do dwójki. Przykłada kij na dolną rotację. No już wiemy, że nie zrealizuje raczej mojego pomysłu. A inaczej to widziałem. W innym miejscu widziałbym białą, aby próbować z trójki rozwijać piątkę i szóstkę. Zobaczymy zatem, co wymyślił Wojciech Szewczyk. Chyba będzie rozbijał z czwórki. Zostawia sobie dość duży kąt. Albo już wcześniej zaplanował jakieś zagranie safe. Chyba na to wychodzi, bowiem wbijanie czwórki z tego miejsca, w jakim znajduje się biała, jest co najmniej ryzykowne. Ale chyba nie do końca jednak zadowolony jest Wojtek z pozycji, jaką sobie wypracował. Kluczy dość długo wokół stołu. To nie wskazuje na to, aby wszystko szło zgodnie z planem. Jednak bardzo brawurowa próba rozbicia. No próba niestety dla Wojtka daremna i biała w łuzie. Zapłaci Wojtek Szewczyk za swoją brawurę. Proszę zobaczyć. Okazuje się, że było tam miejsce, by zmieścić białą na bandzie, by nie od razu wpadła do łzy. Wbicie samo bardzo dobre. Brakło jednak tego kontaktu, jak najczystszego kontaktu białej z tymi newralgicznymi bilami. Biała otarła się tylko o kulę zieloną i wpadła do łzy. Tym samym Mateusz z białą w dłoni. No Mateusz nie szuka tutaj żadnego sejfa. Chyba znowu będzie potrzebna interwencja sędziego. Co może zagrać Mateusz? No, jedyna opcja ofensywna jest ziemowit Janaszek, proszę Państwa. On będzie rozsądzał tę wątpliwość, którą przedłożyli mu zawodnicy. Mateusz próbuje wbić piątkę do środka i zatrzymać szóstkę przy bandzie. Czy nie za lekko? No, ojejciu, proszę Państwa, aż mi głupio za moją reakcję, ale zobaczmy. No faulu nie ma, bowiem po kontakcie z piątką biała cofnęła się w bandę. Byłaby pozycja no niewygodna, ale na pewno do wbicia szóstki. Jednak piątka nie doleciała do łzy, brakuje impetu. I teraz stoi w bardzo dogodnej pozycji dla Wojciecha Szewczyka. No bardzo kuriozalny błąd bym powiedział, no gdybyśmy realizowali coś takiego jak Watson na przykład na Eurosporcie, to zagranie mogłoby się tam znaleźć wśród najbardziej dowcipnych. No bo to, no przyznam szczerze, że nie spodziewałem się po Mateuszu Ścięgockim w takiej fazie turnieju błędu takiego rodzaju. No Wojtek też teraz może nie popisał się najlepiej jak potrafił. Wydaje mi się, że mógł uniknąć konieczności grania kombinacji. Prawdopodobnie zadecydował inaczej. A tym samym, zanim szóstka wpadnie do łzy, znajdzie się tam ósemka. Wszystko na to wskazuje. Taki jest przynajmniej plan. Jest ósemka. No pewnie troszeczkę więcej obiecywał sobie Wojtek po tym zagraniu. No ma dość niewdzięczne, dość niewygodne cięcie. Nie jest to strzał bardzo trudny, ale
byłoby łatwiej pozycjonować się z nieco inaczej usytuowanej szóstki. Dużo lewej rotacji, obejście dolnej połowy stołu i to już było bardzo, bardzo dobre zagranie. Wszystko wskazuje na to, że Wojciech Szewczyk zostanie pierwszym półfinalistą. Proszę zobaczyć, jest na wprost. Teraz zapewne dolna rotacja będzie narzędziem do wypracowania pozycji na bilet numer 10. No, troszeczkę ten strzał zerwany, ale czy to wystarczy? Tak, zdecydowanie tak. To pozycja bardzo dobra do wbijania bili numer 10. Za chwilę 6-4 dla Wojciecha Szewczyka. Mamy pierwszego półfinalistę, który jeszcze poczeka na swojego rywala, a tego wyłonimy z pary Wojciech Trajdos, Michał Lichodziejewski. Ja jeszcze tylko wspomnę, że na swojego oponenta czeka także Karol Skowerski, a tym będzie Marek Kudlik bądź Mieszko Fortuński. Zapraszam już na mecz półfinałowy.